Kosmiku, mamy dla Was parę ćwiczeń, które będą wzmacniały nasze ciało i przy okazji również je rozciągały, bo w każdym wzmacnianiu należy zrobić rozciąganie. Uwaga! Będziemy teraz trochę pracowali mięśniami brzucha. Przyda nam się mata, ale oczywiście, jeśli maty nie macie, może być również kot. Prawda? Nogi mamy wyciągnięte. Ręce podpierają nasze lędźwie. Plecki mamy wstrzymane, łopatki zebrane. I uwaga, będziemy wykonywali 5 serii po 10 powtórzeń. Najpierw góra-dół i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i chwila pauzy. Trzymamy napięte brzuszki i naciągnięte stopy i kolanka wciągnięte. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugie powtórzenie i trzecie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Uwaga, czwarte powtórzenie i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i piąta seria i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Obracamy się na brzuch i stopy mamy złączone i wyginamy się w górę. Tyłu, tak, żeby trochę nasz brzuch rozciągnąć. Ok, chwilę trzymamy. Można zrobić wdech, 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 wdech i wydech. Uwaga, kolejna propozycja wzmacniania to będą ruchy poziome. Tak samo. Ręce, łopatki, kolana, stopy niepozginane, proste, naprężone. 5 serii po 10 powtórzeń. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I hop. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Uwaga, trzeci. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Hop. Czwarta. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okej. I piąta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I przekręcam się na brzuch i rozciągam. Na początku serii można robić mniej, a im więcej będziecie ćwiczyć, im częściej, tym tych serii może być oczywiście więcej. Także zapraszam Was do zrobienia pauzy w filmiku, gdy już będziecie wyćwiczeni i do kontynuowania wzmacniania, do powtarzania serii. Bardzo ważne jest też to, żeby nogi były jak najbliżej podłogi, bo wtedy mięśnie pracują jeszcze bardziej. Teraz troszkę wzmacniania naszych łydek. Do tego przyda nam się krzesło albo fotel i uwaga, wstawiamy stopy w pierwszej pozycji i wykonujemy na zmianę relewę z zejścia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i chwila pauzy. W pewnym czasie poczujecie, że łydki naprawdę
naprawdę troszkę bolą. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga seria. Trzecia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czwarta seria. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I piąta seria. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tu bardzo ważne jest to, aby kolana były naprężone, wciągnięte i żeby wkładać energię i wysiłek w wejście i zejście, żeby nie spadać, ok? Tylko chodzimy sprężyście i schodzimy. Wtedy te mięśnie porządnie ćwiczą. I teraz wzmacnianie na jedną nogę. Uwaga, prawa nóżka, lewa nóżka jest na UDP, może być z przodu. I ćwiczymy. 5 serii po 10 powtórzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Chwila odpoczynku. Pierwsza seria. Teraz druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok. Trzecia seria. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czwarta seria. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok. I piąta seria. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz po pięciu seriach rozciągamy rękę. Warto oprzeć się o krzesło. Prawą nogę wystawiamy do tyłu. Lewa z przodu, lewa zgięta. I rozciągamy. Pięta musi być bardzo mocno przyklejona do podłogi. I rozciągamy. Trzymamy jeszcze tak chwilę. Możemy odpuścić. I jeszcze raz. O. Ok. I druga. I druga noga. Prawa nóżka teraz będzie na kudypie, a lewa będzie pracowała. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Opuszczamy chwilkę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Chwila pauzy. Trzecia seria. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czwarta seria. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I piąta seria. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,
przy wzmacnianiu na macie. Tutaj też zachęcam Was do zrobienia pauzy w filmiku i do powtarzania serii. Im bardziej będziecie wyćwiczeni, tym więcej serii będziecie w stanie zrobić i być może też więcej powtórzeń w danej serii. Bardzo, bardzo Was zachęcam do tego. A teraz krzesło odstawiamy i jeszcze troszkę rozciągania naszych nóg. Teraz uwaga, wracamy na matę. Ręce na matę, stopy hops i uwaga, maksymalnie staramy się mieć przyklejone pięty i cofać korpus. O, trzymamy tak chwilę. I teraz prawa noga naszą piętkę lewą przyciska i lewa nóżka przyciska prawą piętkę. Okay. Super. Teraz dalej wracamy do wzmacniania i poszerzania zakresu ruchu. Uwaga, będzie pracowała prawa noga. Opieramy się na naszym przedramieniu bokiem. Nogi wykręcamy i uwaga. Góra do kolana. Góra i powrót. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Hop. I hop. Zamieniamy nogi. Teraz opieramy się na prawej nóżce, ćwiczy lewa. I góra. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Bardzo wysoko. Staramy się te nóżki podnosić. I uwaga. Wracamy na lewą rączkę. Zbieramy nóżkę wysoko. Staramy się maksymalnie do głowy przyciągnąć. Tak samo. Passe. Lewa nóżka i maksymalnie przyciągamy do głowy. Mam nadzieję, że Wam też się udaje. Uwaga. Oczywiście skłon do nóg. Liczymy do 10. I hop. Na brzuszek wykręcamy, hop, staramy się już teraz mieć je w pierwszej pozycji walkowej i na zakończenie skłon do nóg. Liczymy do 10 okay. Mam nadzieję, że poćwiczyliście ze mną. Zachęcam Was do wykonywania tych ćwiczeń codziennie, tak żeby wzmocnić ciało, żeby poszerzyć zakres jego ruchu i żeby było bardziej rozciągnięte. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!